Powrócił. A kraj rozbity scalił. A ja u cesarza tytuł królowej Polski na zawsze wyprosiłem. Polski nie było, a królowa była. Pani, wybacz mi śmiałość moją. Kto nas z nieszczęścia zratował? Kto królestwo przywrócił? A kto wiarę odbudował i porządek wszelki? Skoro pokornie pytasz, odpowiem. Niemcy, Niemcy, których wy przeklinacie, pomoc wam dały. Syn mój z 500 rycerzy, których u cesarza wyprosiłam, ziemię waszą nieszczęsną światu wrócił. Ogień zagasił, a zdrajców porąbał. Daleko one czasy ode mnie. Jużem mąż mój i syn u Boga jedynego, a i mnie tam pora. Malunki mi jeno onych kochanych zostały. Tak i poglądam czasami, a o pogardzie ludzkiej myśląc, sprawiedliwości u Boga jedynego czekam. Bo jako znam lud wasz, to ani dzisiaj, ani po wiekach nie mieszko mój, ni ja sprawiedliwości nijakiej nie doznamy. Przyjmijcie tedy błogosławieństwo królowej waszej. Oto ci i prawda cała o czasie nieszczęsnym, gdy królestwa polskiego nie stało, a jeno królowa skrzywdzona z kraju wygnana ostała. Pojmujesz ty, niewiasto, w czym tu rzecz cała? Bo ja ni w ząb. Toż ludzie powiadają, że Mieszko był czyszczony, albo inaczej kastrowany przez Czechów i dlatego z kraju uchodził, bo czyszczonemu nie wejść do kościoła, a hańba to straszna. Ej, głupi ci ludzie, toż on rzekomo czyszczony dzieci o Najrychezie troje jeszcze sprawił. To nienawiść. Jeno gęby ludzkie tak rozdziawia, ugarstwo, a plugastwo wypluwa. Prawdę ja jeno tak pojmuję, jeśli słuchać zechcecie. Że mądra to i święta niewiasta. Jeno, nie masz miejsca dla niewiasty w Polsce naszej, bo w cesarstwie ona pani sądy sprawuje, a władzę. A u nas ci każda niewiasta jako dziecię jakowe. A to ojciec, a to mąż, czy brat, czy syn. Opiekę nad obą mieć musi, bo to ci u nas niewiasta własności nijakiej, a władzy nie ma, nie daj Bóg, i mieć nie może. Wtedy znienawidzili oną mądrą Rychezę,
a jej rady królewskie w niwecz obrócili. A dzisiaj jeno plują. Może wy i prawdę macie. Boć to przecie ona rycheza. Podatki i ciężary, by kraj w nieszczęściu ratować, umyśliła. A bunt na on czas wielki podniósł się i wygnaną została. Ot, nieszczęsne królestwo i zginienia bliskie, w którym za nic są prawa. A co wy też jako wróż, jaki albo prorok gadacie? Za wcześnie jeszcze na takie gadanie. No, poczekajcie wieków kilkoro. Wieki mu się w umyśle poplątały. Nie walcie tak mocno, bo mi się rozum płaskim robić zaczyna. Wybaczcie, a nowin posłuchajcie z dworu Bolesława. Toż ci rok mamy 1063. Wtedy słuchajcie, a radujcie się, bo Polska wróciła, libo to już całkiem inne królestwo. Nabożeństwo uroczyste onegdaj moc ludu na skałkę przywiodło. Lud on pobożny drogę do świątyni na kolanach, w pyle, a błocie odbywa za pasterzami swego. Umartwienie to wielkie, a wiara żarliwa. Żal jeno, że z owych modłów żarliwych lud nasz prosty niczego pojąć nie może. Ludzie gadają, co pisanie do Rzymu, do papieża Grzegorza, co kościół na świętym naprawia, posłano, co by modły one nie w łacińskim, a w naszym polskim języku kapłani sprawować mogli, co by wszystkie pojąć, a pospołu modlić się umiały. Takoż Grzegorz, którego dla wielkiej surowości wrogowie jego świętym szatanem zowią, odmówił, a o dogodności takowej ani słuchać nie zamyśla. Takoż powiadają, co Pan Bóg ani po polsku, ani po czesku, ani po rusku nie rozumie jeno po łacinie. Może ci to być? No, mnie pytacie, niewiasto, alboż to ja, Pan Bóg, albo ów Grzegorz? Ich pytajcie. Nie na nasz rozum to sprawy. Oj, nie na wasz. I na wasz też nie. Albo prawdą jest, co opactwa nowe powstają, a w duchu nowym, kliniackim, gdzie mnichy pobożne w nowym sposobie surowie żyją. Bez niewiast, a bez uciech nijakich. Takoż i u nas w Tyńcu opactwo takowe powstało. O, nowe to obyczaje, a nie wiedzieć jeszcze, zali długo one potrwają. Bo jako wieść niesie, mało chętnych u nas dla onej reguły, a to i prości księża, a to i biskupi niechętnie na nowinki owe poglądają. Bo to jak powiadają, służba Boża ciężka. No, nie kończysz, niewiasto, bo opamiętania nie macie. Toż nie sam lud na nas pogląda, ale i ci, o których gadacie. A toć król daleko, w Kijowie, a kiedy wróci nie wiadomo, a choćby i był blisko, przecie łaska jego na pstrym koniu jeździ. Tedy nowego ci u nas bez liku, a na co oczu nie zwrócisz, to nowe. Obradowała ci Rada Królewska, co by sprawy mozolne, a trudne dla ojczyzny szczęśliwości rozstrzygać. Tak i umyślono targi w kraju naszym poczynić, gdzie by kupce, a lud towar wszelki mogli pomienić. A nie za skórki, jako bywało, a nie za placki, ale za pieniądz dobry, który król nasz Bolesław bić nakazał. Ufać nam przeto trzeba, że kraj nasz bogatszym będzie, a nie z wojen jeno, których bez liku, a z pracy naszej mozolnej. A bogactwo ono sprawiedliwie, wedle zasług i nam maluczkim przypadnie.
Wtedy nie gadajcie, co wam ślina na język przyniesie, a baczcie, co by gadanie wasze wszystkim smakowało. No. W drogę na Ruś daleką wyjechała pani nasza Wyszesława, Bolesławowa małżonka. A nadobna ona, a mądra, a wierna, a pobożna, a... No, widzi wam się teraz? Ach, teraz dobrze gadacie, a dodajcie, co młoda, boć to wszystkie niewiasty lubią. A sprawiedliwa, o, sprawiedliwa nad podziw. Co niepojętem, wszelako się nam zdaje, woną drogę daleką w wozów jeno kilkoro ruszyła przez kraj nasz dziki. A jako, że wiadomo, co wozem dróg naszych nijak nie przejedziesz, jeno wierzchem na koniu, przeto z niepokojem na wieści z onej drogi czekałem. Przecie myśli dobrej, bo pani naszej miłościwej ani mocy, ani odwagi, ani młodości nie brakuje. No, do rycerstwa, a zbrojnych, sprawa wielkiej wagi. Zdarzyło się, jako pamiętamy, gdy z Pomorzanami stawać nam przyszło, że rycerstwo nasze, brodu nie szukając, dla chwały Bolesława pana naszego z orężem, a w kolczugach w rzekę skoczyło. Moc pancernych na on czas w wodzie poginęło. Inni, co kolczugi porzucili, a rzekę przeszli, zwycięstwo przynieśli. Pytają nas tedy wszystkie, co z onymi kolczugami, których dzisiaj nikt wkładać nie śpieszy. Tak i my zapytanie owo do Bolesława posłać myślimy, bo trudna to sprawa i królewskiej głowy potrzebuje. A my niewiasty powiadamy, co to złej tanecznicy i obrębek u spódnicy przeszkadza. Takie ci to widać rycerstwo, co im zbroja wadzi. A my niewiasty wiemy, że zwycięstwo wszelkie w boju od Boga pochodzi. I gdy paść przyjdzie, to jako to rycerzowi na sądzie niebieskim bez zbroi stanąć? A to wstyd! A sromota wszystkim nam Polakom. I po co to do króla posyłać, kiedy prosta niewiasta radę wam dać umie? O, nie klaszczcie, że w ręce, bo królowa Rycheza powiedziała onegdaj, co to pogański obyczaj. Jeno Polacy tak czynią, a nie insze narody. Ano tak czynią z ukontentowania i tak czynić będą. Wspomnijcie moje słowa, że wszystkie narody przejmą ów obyczaj. To dobry, ona szczery. Kończyć nam już potrzeba, a tu biskup krakowski Stanisław z orędziem jakowymż do narodu wystąpić umyślił. Co nam czynić, skoro król w Kijowie, a niepokój w królestwie? Powiedzcie. Ano, siadajcie. Biskupie, i pogadajmy jak Polak z Polakiem. Nie na pogadania ja tu przybyłem, jeno z orędziem dla ludu całego tedy ustąpcie, a mnie przemówić dajcie. Ustąpilibyśmy, gdyby to był kościół, a tu jeno Rada Królewska porządek sprawuje. Nie nam odmieniać królewskie rozkazy, przeto jeżeli chcecie powiedzieć, z czym przychodzicie, gadajcie. Ano, powiedzieć nam trzeba, co źle się dzieje. Króla nie masz, gdzieś on między pogany, a ich zwyczaje przejmuje, a im służy. A w domu naszym go nie uwidzisz, a rycerstwo go odstępuje. A kraj cały się burzy, a wiara upada. A sądy bolesławowe surowe o pomstę do nieba wołają. Słuchałby kto, co by niewiastom zacnym, co lata na mężów czekają, a co wiary swej nie dochowały z tęsknoty niewieście jeno szczenięta do piersi jako sukom niewiernym przystawiać? Zgroza, to powiadam wam, zgroza.
radę nam trzeba umyślić jakową, co by królestwo nie przepadło, jako już przecie bywało. O jakiejż wy radzie mówicie, biskupie? Toż on pomazaniec Boży. Toż nie wam sądzić kroki jego, a czyny jego. I jakiż on poganin? Toż biskupstwo w Płocku, toż opactwo w Tyńcu zakłada. Taż moc kościołów nowych z królewskiej jeno kiesy budowane. Diabeł się w ornat ubrał i ogonem na mszę dzwoni. Nie królewska to rzecz diecezje nowe wyznaczać, a na własność kościoła rękę podnosić. A toż to on tak umyślił, że diecezja gnieźnieńska prawie do samego Krakowa sięga. Jeno dwa dni koniem do onej granicy. A idą słuchy, że to nie koniec jego reform. Że mu jeszcze diecezja krakowska zbyt wielka. Biskupie, toż wam o złoto idzie. Owo Świętopietrze, co lud nasz cały do kościołów od niedawna zanosi. A o królestwie gadacie? Toż Bolesław nasz król u Grzegorza papieża ulubiony. Ludzie gadają, co i świętym zostanie. Źle gadacie, ale niech Bóg wybaczy wam ślepym. Nie o prywatę zabiegam, jeno o królestwo nasze nieszczęsne. Nie może to być, co by król cesarza Henryka jako morowe powietrze omijał, a z Rusią dziką się bratał, a schizmatykami, a poganami. Nie chrześcijańska to sprawa. A nie może to być, co by interesu ojczyzny ulubionej po całym świecie szukał, kiedy on tu, tylko w miłości z królami cesarstwa. Toż siła nasza w miłości z braćmi Czechami. A bo to wratysławowa miłość ważna, a i najważniejsza dla nas Polaków. A nie może to być, co by się bałwany pogaństwa podnosiły z naszej ziemi. A nie może to być, co by król żony rycerzom dla uciechy jeno dzikiej zabierał. Jako Krystynę rycerza Mścisława z Burzenina. A plotki wygadacie, biskupie, a złość wam jeno oczy zalewa. Toć znam oną Krystynę. Roków 60 dobiega i modlić by się jeno mogła, co by pan nasz miłościwy oczy na nią choćby obrócił. A po prawdzie to i nie jeden sługa kościoła dziewki po plebaniach trzyma. A życia bez opamiętania używa. Złość wam jeno oczy zalewa, biskupie. A i godzi się rzec, że to wasze gadanie o Wratysławie zdradą i buntem zalatuje. Oj, baczcie, biskupie, co to poronionych książąt zagadanie takowe spotkało, a nie trzymajcie z fałszywymi chrześcijany. Bo źle to ojczyźnie wróży, gdy pomazańcy w swary takowe pójdą. Baczcie, do kogo mówicie wy, maluczcy. Bo choć piórem władać umiecie, nie oznacza to jeszcze błogosławieństwa Bożego dla owej pisaniny. A i to zważcie i porachujcie sobie, że choć nie masz króla Bolesława w kraju, to przecie brat jego Władysław, mądry, a spolegliwy, a bogobojny, a o dobro królestwa dbały na miejscu. A na niego oczy nasze patrzą. Wtedy patrzcie, skoro droga wam wasza służba na dworze. Wtedy patrzajcie i rachujcie, co byście się nie przerachowali z kretesem. Żegnajcie nam, biskupie, dość nam waszego gadania. A i nam żegnać się przychodzi, oj, w niedobrym czasie. Choć widzi się nam, że to nie koniec zmartwień naszych. A złość, a nienawiść, a ślepota królestwo nasze zacne ogarnia. A nic nie wiadomo, co roki inne przyniosą. Wtedy bywajcie w pokoju. A i przy dobrej nadziei.
Thank you.